Cycki i krew. Cycki i krew. Okładka wygląda jak... No, death metal. No tak miało wyglądać w sumie. No skąd ten pomysł? Po co to? Znaczy, wiesz co, nazwa się wzięła od słonia. Słoń kiedyś wysłał mi jakiegoś SMS-a, nie pamiętam, coś tam pisał i na końcu napisał cycki krew. Tak mi się spodobał ten tekst, nie? Mówię, kurwa, bierzemy to na nazwę, wiesz. Spawać już ta nazwa, już jest tak przejedzona, wiesz, chcieliśmy zrobić coś innego po prostu, nie? I wrzucałeś cycki i krew na przykład do googlarki? Patrzyłeś, co wyskakuje? Nie, wiesz co, nie wrzucałem, ale tak jak już zauważyłem... Cycki i krew. No cycki i krew, no ludzie słuchaj, sobie też szukają jakiejś ideologii do tego. No to można zrobić taką ideologię, że cycki i krew, kurwa, od początku świata towarzyszą każdemu, kurwa, bo największe wojny, kurwa, i największa krew była zawsze o cycki, kurwa. No tak, przecież Helena Trojańska. No właśnie, od tego się zaczęło i to tak idzie, kurwa. Zawsze gdzieś jest jakaś baba, kurwa, która namiesza, jest rozpizie. Baby to zło. Znaczy niekoniecznie zło, bo baby są potrzebne i wiadomo, to jest ta piękniejsza odmiana zła, może o tak, nie? Przyjemniejsza w dotyku na pewno. Tak jest. Lepiej dostać cyckiem niż pięścią. Słuchaj, a co do okładki, to tam jak... prawie jak Behemoth. To zobaczysz, że tam jest, wiesz, oprócz kawałków typowo jakichś takich, powiedzmy, rapowych, jest bardzo dużo rzeczy z użyciem, wiesz, gitar jakichś takich mocnych i to są kawałki typowo, jeden jest typowo thrash metalowy. Reszta to są jakieś takie wstawki właśnie hardkorowe i tak dalej. Kozła z Gąd, to co to jest? No Kozła z Gąd to jest ten taki najbardziej trashowy. To jest taka typowa beka z polskiego trash metalu z lat 80. nie? Wiesz. Albo oni chodzili w takich ciasnych dżinsach, wtedy wiesz, wielkie adiki na dole. Tak, tak, no sam w takich chodziłem, nie? No też miałem jakieś długie włosy i też byłem metalem. A katanę miałeś? Miałem, skórę. Miałeś na przykład naszywkę Venom albo coś? Wiesz co, chyba Slayera Sword of Heaven, jeżeli się nie mylę. No. Ona była dosyć popularna. No, szybów, była bardzo dobra płyta, nie? Nie, mówię o naszywkach teraz. No, naszywki tak, no. Nie, no to kurwa. Ale typ, który to produkował, to miał łeb, ja pierdzielę. No zarobił hajs fuj, nie? To na bank, kurwa. To na bank. Naszywkach. A słuchaj, no i co, wracając do tej okładki, no miała być zwała, wiesz, miał być typ, kurwa, coś innego po prostu. Coś, co nie zdarza się na wszystkich jakichś tam płytach, wiesz, typowo rapowych i tak dalej. Ja wiem, że to może zostać odebrane różnie, można to, wiesz, może to wrzucą i na półki z muzyką metalową, i na półki z muzyką rapową. Ja już widzę tych sprzedawców w Empiku, wiesz, jak rozpakowują te kartony. Dobra, pod C. Tylko gdzie? Która ta, ale wiesz, tak, ten uliczny rock'n'roll, cycki krew, miecz, siekiera, piekło za plecami. Dawaj na ciężkie brzmienia. Ale słuchaj, jeżeli to dadzą na ciężkie brzmienia, to słusznie. Za dużo nie pomylą, bo tam jest dużo ciężkich brzmień i to się obroni i na półce, kurwa, z muzyką metalową i na półce z muzyką, powiedzmy, jakąś tam rapową, bo jak, wiesz, z założenia nigdy nie byliśmy od samego początku zespołem jakimś, wiesz, typowo, który się utożsamia z ideologią hip-hopową, nie? Bo każdy z nas, wiesz, oprócz tego, że słucha hip-hopu, no, ja słucham wszystkiego praktycznie, no kurde, od tam, wiesz, no... Wszystkiego, nie? Oprócz, kurwa, disco polo, nie? Słuchaj, wszyscy... Chociaż też słucham, jak jestem najebany, nie? Czasami, nie? Nie. Nie, poważnie, no kurwa, ty na weselu nie słuchasz disco polo, jak jesteś najebany? Czy jak już leci disco polo, to z reguły ja już nic nie słyszę. No, to o tym samym mówię, nie? Odbierasz to inaczej, z innej perspektywy. Gdzieś przez potylicę dociera, wiesz. Dokładnie, nie? Ponoć potylica może działać jak membrana, jak jest odpowiednio głośno. A możliwe, całkiem możliwe. Kurde, miałem się oczywiście zapytać, patrz, mi wyleciało teraz. Coś od ciebie jeszcze chciałem takiego grubego. A co się mogło chcieć cię zapytać? No nie wiem, właśnie. Upodobania seksualne? Nie, to słabe jest. Lubię brunetki, kurwa. Aha, to jeszcze i pozdrawiam Mańka z Wrocławia, który leży, kurwa, z nogą połamaną właśnie. Jutro, jak mu nie sprzedadzą w Empiku płyty, to ma takie dwie kule i rozpierdoli wystawę, tak kazał przekazać. Jeżeli ktoś z Empiku będzie oglądał, to lepiej mu otwórzcie jutro we Wrocławiu. No. Przed otwarciem oficjalnym. Tak, przed otwarciem oficjalnym sklepu. A, właśnie, wiem, co chciałem się dowiedzieć. Czy będziecie jeszcze jakieś klipy robili? Wiesz co, zrobimy, czekaj na chwilkę. Ściągawka. No właśnie, bo tutaj, wiesz co, ja jestem przyzwyczajony do tych tekstów, jeszcze takich tytułów, wiesz, próbnych, nie, z którymi mieliśmy na początku. Prawdopodobnie zrobimy do czwórki, czyli do licencji na zabijanie, nie? I to a jaki będzie... był tytuł próbny? Próbny był Kalifornia. Ładnie. Kalifornia, wiesz, bo to jest taka historia właśnie, kurde, typowo gangsterska.
muzycznie to miało nawiązywać właśnie do tych takich kurwa szlagierów z LA, nie? Tych typowo takich, wiesz, z gangsta rapu. Tekstowo też, tylko to jest taka nasza Kalifornia, rozumiesz? Taka Polska, nie? Na tej zasadzie. Nasza Polska jest gdzieś tam, wiesz, reguły Pruszków. No, Wołomin i tak dalej. Tam jest dużo basenów. Tak jest. No to, i to właśnie ma nawiązywać do tego po prostu. To taka polska wersja Kalifornii. A jakie jeszcze były najbardziej wykręcone te robocze tytuły? Co, robocze tytuły były... Zobaczymy. Na przykład 2012. 2012 to jest tytuł, który był od samego początku. To pudło. A to dlatego, że chodzi o... To jest taka opowieść o chłopaku, który tam, wiesz, opowiada coś o dziewczynach i tak dalej. A refren jest koniec, jest bliski, pokaż mi cycki. No, bo 2012 ma być koniec świata. No właśnie, nie? To jest takie nawiązanie, żeby dziewczyny po prostu były jeszcze bardziej takie otwarte. Nie ma na co czekać. Nie ma na co czekać, bo... Jeżeli nie zrobimy tego teraz, nie? To już później tego na pewno nie zrobimy. No, w piekle. Chyba, że w piekle. Nie? Balada starego Marycha, czekaj. Nie, no to był też jakiś inny tytuł chyba. Naćpani prochami? Naćpani prochami to jest tytuł, który był od samego początku też został. Nie? Stoisko chemiczne. Tak? No, coś takiego. Nie? Kurde, ja bez okularów. Czekaj. Nie, ale tak generalnie to są, kurwa, te tytuły są takie, jakie były generalnie, nie? No, to się balada starego kogo? Marycha. Marycha. To jest taka historyczna Poznań, ta postać z Poznania, nawet ma pomnik, wiesz, jak się wchodzi na Deptak w Poznaniu, to stoi sobie z rowerem. To był taki koleś, który propagował gwarę poznańską. Aha, lokalny patriota. Tak, bardzo mocno i stąd to się wzięło właśnie, wiesz, mieliśmy taką wizję takiego typowego poznaniaka, który od rana chodzi najebany, wiesz, gada tam po swojemu, tak, że go nikt, kurwa, nie rozumie, nie? I stąd się wzięła ta balada po prostu. Chociaż z tym tytułem to za dużo też nie ma wspólnego, nie? Ale no to są takie nasze zajawki, wiesz, zrozumiałe, powiedzmy, przez nas i jeżeli ktoś się zapytał genezę tego, to ciężko to wytłumaczyć tak na poczekaniu, wiesz, o co chodzi, nie? Na trzeźwo się nie da. Na trzeźwo się nie da, nie? No, dokładnie. A pamiętasz jakieś na przykład klipy, jak nagrywaliście ze spawaczami? Gdzieś na YouTubie jest taki filmik, gdzieś tam, wiesz, w jednym pokoju jest jedna kamera, tak, wiesz, longiem przechodzi, to z jednego ujęcia zrobione. Z jednego ujęcia, no to jest, słuchaj, to akurat było robione tutaj w Warszawie i to robił taki mój kolega Potwór, nie wiem, czy kojarzycie może. Ja nie. On tam gdzieś w TVN-ie coś tam, kurwa, grzebał i to było coś takiego, że, wiesz, zamknęliśmy się w tym studiu przez całą noc, on tylko ustawił tą kamerę. Ja tam na poczekaniu akurat napisałem ten tekst, pamiętam, muzykę też zrobiliśmy jakoś na poczekaniu i to było wszystko tylko tak puszczone, wiesz, i... Na bombę. Na bombę, no i nagrywamy, nie, przez całą nockę, że, wiesz, on sobie tam jakoś to zmontował później z tych wszystkich tam ujęć, których też za dużo nie było, nie, bo to było tak, jak kamera stoi tu, powiedzmy, ja stoję tutaj, wiesz, i to cały czas jest, kurwa, rąbane, wiesz, na prosto, nie, na takiej zasadzie. Później był teledysk Lost Generation w 98 roku. To był jedyny do teraz, nie? Który zrobiliśmy tak profesjonalnie i to robiliśmy w Gnieźnie wtedy i to też była gruba ekipa na teledysku. W pierwszy dzień Zocha, pamiętam, nie wiem czy to widać nawet na teledysku, w pierwszy dzień miał wszystko normalnie, a w drugi dzień miał złamaną rękę w gipsie, nie wiem, chyba na klipie nie ma już tej ręki w gipsie, bo tam coś się pokłócili i kamień mu od rana wpierdolił chyba, kurwa, coś było. I mu złamał łapę przez przypadek, nie? Wow. No takie tam zatargi, nie? Bo nie chciał wstać. Wstawaj. No dokładnie, bo wstawaj, papeć, wiesz. Będziecie grali gdzieś ten materiał po klubach? No, słuchaj, no mam nadzieję, że będziemy grali. Znaczy, mam nadzieję, nie chcą robić koncertów? Znaczy, nie, że nie chcą robić koncertów, tylko wiesz co, czekaliśmy z tym wszystkim do momentu, czyli do jutra, aż ta płyta wyjdzie, nie? I tak już oficjalnie trafi do sklepów i od dnia jutrzejszego zaczniemy już pomału rozkminiać, wiesz, gdzie by można to wszystko zrobić, nie? Jak to tam zorganizować, wiadomo, że to nie jest przedsięwzięcie, które się załatwia, kurwa, w jeden dzień, nie? No nie, niestety. Trzeba nad tym popracować, nie? Ale chcemy grać ten materiał, bo to jest, kurwa, będzie pizda taka, że koniec, nie? Naprawdę. Jeszcze takiej pizdy w Polsce nie widzieliście, kurwa, co się działo. Kurwa, czekamy na pizdę. No, będzie pizda. I cycki. I krew. Cycki, pizda i krew, kurwa. Fajne. Wszystko do zobaczenia w telewizorze. I czy jeszcze mogę pozdrowić kogoś, tak? A chcesz? No chcę pozdrowić. Dawaj.
tylko muszę pomyśleć, nie? Kogo miałem pozdrowić. To wiadomo, że pozdrawiam wszystkich z forum Spawacza, wiadomo, że pozdrawiam wszystkich z MySpace. Wiadomo, że pozdrawiam wszystkich, kurwa, którzy pierdolą głupoty, zawsze będą pierdolić jak stare, potłuczone kurwy i wypierdalać w takim razie. O. To ja już idę. Dziękuję ci bardzo. Cześć.